Jak w każdej organizacji, również w branży IT występuje pewna hierarchiczność stanowisk i ról w zespole. Zwyczajowo w całej strukturze organizacyjnej firmy wyróżnić można rozmaite role i stanowiska usystematyzowane w pewnej kolejności determinującej występowanie swego rodzaju hierarchii stanowiskowej. To, co je między sobą różni, to poziom odpowiedzialności, zakres obowiązków i specyfika oraz staż pracy. Bez względu na zajmowane stanowiska czy pełnione role, każdy pracownik ma ogromne znaczenie w kontekście działania całej organizacji, ponieważ wpływa na ogólną jakość i wydajność zespołu. W tak zhierarchizowanej strukturze organizacyjnej widać występowanie pewnego rodzaju zależności i powiązań między współdziałającymi ze sobą podmiotami, dzięki czemu można uświadomić sobie naczyniowy charakter tejże organizacji. Zaś występująca hierarchia stanowiskowa pozwala wytyczyć możliwą ścieżkę kariery zawodowej. Firmy IT są tak rozwiniętą gałęzią rynkową, że w zależności od indywidualnych predyspozycji i posiadanych umiejętności możliwe jest znalezienie właściwej dla siebie roli w zespole deweloperskim. Wbrew pozorom, w branży IT różnorodnych ról, funkcji i możliwych ścieżek zawodowych jest naprawdę wiele. To od Ciebie zależy, w której z nich będziesz czuł się na tyle dobrze, że zechcesz ją realizować na co dzień. W tym odcinku postaram się przybliżyć charakterystykę najważniejszych ról przyjętych zwyczajowo w organizacji IT. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą .NET. Junior Developer to jedno z najniższych w hierarchii organizacyjnej IT stanowisk. To właśnie od tego stanowiska młodzi, początkujący programiści rozpoczynają swoją karierę zawodową. Stanowisko juniorskie stanowi więc początek ścieżki zawodowej programisty. Juniorowi nie stawia się zbyt wygórowanych oczekiwań, najważniejsza jest bowiem chęć rozwoju i wykazywana inicjatywa. Bez względu na to, czy ukończyłeś studia informatyczne, kurs programowania, czy może jesteś samoukiem, najważniejsze jest posiadać podstawowe umiejętności programistyczne, które z czasem będzie się stopniowo poszerzać. Pierwsze doświadczenie zawodowe junior rozpoczyna od przyuczenia do codziennych obowiązków pod okiem bardziej doświadczonych deweloperów. Wdrożenie takiego planu działania pozwala stopniowo osiągać pewną samodzielność i swobodę działania. Na tym etapie kariery zawodowej dopuszcza się jeszcze możliwość popełniania drobnych błędów. Jest to bowiem okres przystosowania do zawodu programisty. Jeśli jesteś na początku swojej ścieżki zawodowej i nie wiesz, w jaki sposób zacząć wykorzystywać posiadane umiejętności programistyczne, nabierając przy tym cennego doświadczenia zawodowego, pomyśl o podjęciu zatrudnienia na stanowisku junior developera. Kolejnym w hierarchii organizacyjnej w branży IT jest stanowisko mid developera. Aby zostać midem, należy posiadać 2-4-letnie doświadczenie w zawodzie. Osoby na tym stanowisku powinny wykazywać się pewną samodzielnością oraz zdolnością współdziałania w zespole. Mid developerzy bardzo często współuczestniczą w realizacji projektów komercyjnych przy wsparciu bardziej doświadczonych deweloperów. Programiści znajdujący się na tym szczeblu zawodowym powinni być w stanie w oparciu o przyjęte cele biznesowe samodzielnie definiować ważne dla siebie oraz całej organizacji priorytety. Mid developer powinien być w stanie nie tylko skupić się na technicznym aspekcie rozwiązania danego zadania, lecz w głównej mierze na jego problematyce. Od programisty o takim stopniu zaawansowania oczekuje się, że będzie potrafił samodzielnie dobierać odpowiednio do danego problemu technologię i niezbędne narzędzia programistyczne oraz konfigurować środowisko programistyczne niezbędne do codziennej pracy. Taka osoba powinna także samodzielnie odnajdywać bugi i być w stanie je naprawić. Od midów oczekuje się wykazywania chęci pracy nad sobą, swoimi umiejętnościami oraz bieżącego monitorowania nowinek technologicznych, tak aby stopniowo stawać się coraz bardziej samodzielnym i niezależnym. Jeśli czujesz, że jesteś w stanie na własną rękę realizować powierzone zadania, bez konieczności wsparcia ze strony innych deweloperów, jesteś już na tyle gotowy, aby móc podjąć pracę na stanowisku mid developera. Ostatnim w hierarchii pod względem stażu pracy jest stanowisko senior developera. Na tym stanowisku zwykle możemy spotkać programistów z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Z racji długoletniej praktyki w zawodzie, takie osoby wyróżniają się nieszablonowym spojrzeniem na rozwiązywane problemy oraz nowatorskimi pomysłami. Doświadczeni senior deweloperzy do programowania podchodzą w sposób indywidualny, nie traktując go jako samo kodowanie, lecz jako rozwiązywanie za każdym razem innej zagadki,
szukając możliwe, jak najbardziej optymalne rozwiązanie dla danego problemu. Realizując projekt komercyjny, senior developer dba, aby dostarczone rozwiązanie było nie tylko zgodne z przyjętymi założeniami projektowymi oraz wymaganiami klienta, lecz przede wszystkim, aby było zabezpieczone przed wystąpieniem nieoczekiwanych błędów, dbając jednocześnie o jakość i przejrzystość kodu. Posiadana praktyka i zdobyte doświadczenie pozwalają senior deweloperowi nie tylko sprawnie zarządzać realizacją projektu, lecz także i pracą innych programistów. Stanowisko senior dewelopera jest wysokim szczeblem w ścieżce zawodowej programisty, dlatego by móc dotrzeć do tego etapu, trzeba przejść naprawdę długą drogę, przeżyć wiele różnych sytuacji i nabyć dużej praktyki i doświadczenia, tak aby być w pełni samodzielnym i niezależnym w codziennej pracy i nie pozwolić się niczemu zaskoczyć. Takie obycie pozwala nie tylko sprawnie dokonywać oceny wydajności kodu, lecz także proponować modyfikacje i udoskonalenia przyczyniające się do osiągnięcia jak najwyższej jakości wytwarzanego oprogramowania. Ich zadaniem jest również także dbanie o bezpieczeństwo środowiska programistycznego. Na tym stanowisku ważna jest również wielozadaniowość. Seniorzy bardzo często realizują kilka projektów na raz, jeśli więc czujesz, że jesteś w pełni samodzielny i niezależny, także nic nie może Cię zaskoczyć i przy tym posiadasz od 5 do 7 lat doświadczenia w zawodzie, praca na stanowisku senior dewelopera będzie dla Ciebie idealną propozycją. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za to, co widzi użytkownik programu lub aplikacji, jest frontend developer. Wraz z rozwojem technologii jego rola uległa stopniowemu przeobrażeniu. Jeszcze kilkanaście lat temu głównie tworzono aplikacje desktopowe. Dziś konieczne jest zapewnienie responsywności stron internetowych oraz aplikacji zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. I tu z pomocą przychodzi frontend developer. Jego rolą jest zadbanie o graficzny aspekt wytwarzanego oprogramowania. To od niego zależy bowiem ostateczny wygląd programu czy aplikacji, a więc interfejs, grafika, animacje i widżety. W jego interfejsie leży więc tworzenie atrakcyjnego wizualnie programu, który będzie sprawnie działał na wszystkich rodzajach urządzeń. Frontend deweloperzy biegle posługują się takimi językami jak HTML, CSS oraz JavaScript. W ich codziennej pracy niezbędna jest także znajomość frameworków. To znaczy znają dobrze przynajmniej jeden z popularnych JavaScriptowych frameworków, takich jak React, Angular lub Vue. Ponadto frontend deweloperzy ściśle współpracują z backend deweloperami i webmasterami, dbając o kompleksowe tworzenie aplikacji. Z kolei programistę odpowiedzialnego za całą, na pozór niewidoczną dla użytkownika otoczkę oprogramowania, a więc wszelkie funkcjonalności wpływające na poprawne działanie programu bądź aplikacji, nazywamy backend developerem. Programista pełniący tą rolę zajmuje się tworzeniem silnika programu, jednocześnie dbając o prawidłowe funkcjonowanie serwera, na którym postawione jest oprogramowanie, zapewniając użytkownikom nieprzerwalny dostęp do programu. Backend developer trzyma również pieczę nad technologią, bezpieczeństwem oprogramowania oraz stałym rozwojem jego środowiska. Rolą backend developera jest także zapewnienie odpowiedniej komunikacji strony lub aplikacji z bazami danych przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych. Programista specjalizujący się w backendzie tworzy ważne funkcjonalności, przyczyniając się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu bądź aplikacji. Prócz działań związanych z tworzeniem i nadzorowaniem oprogramowania, backend developer dokonuje także bieżącej analizy i raportowania jakości funkcjonowania oprogramowania, stale optymalizując i poprawiając błędy w kodzie programu, tak aby zapewnić jego bezawaryjne działanie. Jego wszelkie działania następują w ścisłej współpracy z frontend developerami. W zespołach deweloperskich występują również programiści, którzy są w stanie samodzielnie zaprojektować od podstaw dobrze funkcjonującą aplikację przy zachowaniu dbałości o funkcjonalność aplikacji, interfejs użytkownika oraz jej oprawę graficzną. Programista o takim zakresie odpowiedzialności nazywamy full stack developerem. Z racji tego, że równie dobrze czuje się on w działaniach skoncentrowanych na dbałości o wizualny aspekt wytwarzanego oprogramowania, jak i administrowanie serwera, łącząc wszystkie te ważne obszary, zarówno z zakresu frontendu, jak i backendu, full stack dewelopera nazywamy wielozadaniowym i samowystarczalnym programistą. Full stack powinien także czuć się swobodnie w takich działaniach jak zarządzanie bazami danych, integracja systemów, tworzenie połączenia z interfejsem API od strony klienta, programowanie od strony klienta oraz zarządzanie systemem kontroli wersji.
Jeśli ktoś ma wszechstronną wiedzę i umiejętności, rola full stack developera z pewnością pozwoli samorealizować się we wszystkich tych obszarach. Każdy zespół deweloperski posiada kierownika zespołu wspierającego zespół w realizacji codziennych zadań. Odpowiednie wsparcie i nadzór nad realizacją projektu pozwala trzymać w ryzach pracę zarówno całego zespołu, jak i poszczególnych jego członków przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o właściwy kierunek działań. Odpowiedzialność właśnie za te kwestie spoczywa na barkach team leadera, czyli kierownika lub menadżera zespołu. Taka osoba stoi na czele zespołu deweloperskiego, wspierając jego członków w drodze do indywidualnego oraz zespołowego rozwoju. Rolą team leadera jest wyznaczanie celów, planowanie działań zespołu, delegowanie obowiązków, nadzorowanie realizacji poszczególnych zadań, motywowanie członków zespołu oraz monitorowanie i raportowanie efektywności zespołu. Team leader dba także o atmosferę panującą w zespole, czuwając przy tym, aby zespół działał zgodnie i bezkonfliktowo. Osoba sprawująca rolę team leadera musi dbać o wszystkie te kwestie, ponieważ odpowiada w imieniu całego zespołu przed przełożonym. Jedną z ważniejszych ról w zespole IT jest tester oprogramowania. Ta rola nie jest jednak dla każdego. Osoba odpowiedzialna za testowanie musi bowiem potrafić wczuć się w różnego rodzaju sytuacje i okoliczności, aby móc właściwie oceniać zamiary innych deweloperów i jednocześnie zauważając potrzeby potencjalnych użytkowników tego programu czy aplikacji. Tester oprogramowania analizuje kod pod każdym możliwym aspektem, aby móc znaleźć wszystkie luki w funkcjonalności i zabezpieczeniach oprogramowania. Praca testera oparta na analizie kodu pod kątem znalezienia możliwie jak największej ilości błędów w programach i aplikacjach wymaga znajomości specjalistycznych narzędzi umożliwiających sprawne testowanie. W działaniach testera ważna jest skrupulatność, dokładność oraz zdolność formułowania jasnych i zrozumiałych komunikatów. Specyficzną rolę w zespole pełni wdrożeniowiec. Osoba na tym stanowisku łączy jednocześnie działania po części programisty, testera, handlowca i analityka. Prócz wiedzy technicznej, wdrożeniowiec powinien mieć także rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ odpowiedzialny jest za bezpośredni kontakt z klientem. W jego kompetencji leży instalacja oprogramowania na serwerze klienta, ustawienie programu według indywidualnych specyfikacji i potrzeb klienta oraz przeszkolenie go z obsługi oprogramowania i przekazania niezbędnych technicznych formalności. Do codziennych zadań specjalisty do spraw wdrożeń należy także przygotowywanie ofert handlowych, tworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oraz zapewnienie bieżącego wsparcia klienta w przypadku wystąpienia wszelkich problemów związanych z oprogramowaniem. Wdrożeniowiec powinien także stale analizować działania konkurencji, aby nadążać nad zmieniającymi się upodobaniami i potrzebami klientów i na bieżąco udoskonalać ofertę handlową. Pod tajemniczą nazwą DevOps Engineer kryje się osoba odpowiedzialna za rozwój oprogramowania i bieżące utrzymanie infrastruktury niezbędnej do codziennego wsparcia i zabezpieczenia programu lub aplikacji. W codzienność DevOps Inżyniera wpisują się więc działania deweloperskie, jak i działania operacyjne. Osoba pracująca na tym stanowisku musi nadążać za rozwojem technologicznym, aby móc stale udoskonalać podległą mu infrastrukturę. Do codziennych obowiązków DevOpsa należy tworzenie potrzebnej infrastruktury, przygotowywanie środowiska programistycznego niezbędnego do codziennej pracy deweloperów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania, testy i wdrożenie oprogramowania oraz instalacje, konfiguracje i aktualizacje wszelkich narzędzi niezbędnych do ich codziennej pracy. Prócz tego DevOps odpowiedzialny jest za nadzorowanie pracy nad repozytorium kodu oraz automatyzację reakcji na incydenty, implementację metryk związanych z infrastrukturą i oprogramowaniem oraz bieżące monitorowanie wspomnianej infrastruktury. DevOps odpowiada więc jednocześnie za jakość procesów i produktu. Jego rolą jest także zapewnienie właściwej współpracy w zespole, a więc zadbanie o to, aby wszyscy zaangażowani w realizację projektu członkowie mieli świadomość konieczności dbałości o jak najlepszą jakość pracy, mając na uwadze przyjęte cele biznesowe. Jak widać, każda ze wspomnianych ról i stanowisk branży IT jest równie ważna i potrzebna. Aby organizacja IT mogła sprawnie działać, musi posiadać ekspertów w każdej ze wspomnianych dziedzin programowania. Warto więc zastanowić się, w czym czujesz się dobrze, co jest Twoją mocną stroną
i wybrać właściwą dla siebie drogę rozwoju, która pozwoli realizować się w wybranym przez siebie obszarze. Branża IT daje wiele możliwości. Wystarczy wsłuchać się w siebie, aby móc wybrać właściwą dla siebie drogę zawodową. W pracy programisty ważna jest duża samodzielność i jednocześnie umiejętność współdziałania. Dobra współpraca i umiejętność komunikacji z innymi jest bowiem tak ważną kwestią, która wpływa na jakość i efektywność realizowanych projektów. Tylko zgrany, dobrze współdziałający zespół deweloperski jest w stanie efektywnie realizować stawiane każdego dnia zadania w oparciu o przyjęte cele biznesowe, tworząc przy tym wysokiej jakości rozwiązania technologiczne. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.